Cześć, ja mam na imię Kamil i witam Cię na moim kanale. Jeżeli go jeszcze nie subskrybujesz, koniecznie go zasubskrybuj, daj łapkę w górę i napisz komentarz. Dzisiejszy odcinek to nic innego jak lumpeksowy haul. A czymże jest lumpeksowy haul? Opowiem Wam o tym, co udało mi się zdobyć podczas moich ostatnich zakupów w lumpeksie. Tak, w lumpeksie. Ja lubię od czasu do czasu zrobić zakupy w second handzie. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem trochę lumpeksowym świrem. Oczywiście nie mam 100% ubrań z lumpeksu, ale lubię czasami zdobyć jakieś perełki, coś, co jest dobre jakościowo, w przystępnej cenie i dzięki temu jestem eko, bo daję tym ubraniom drugie życie. Lata świetlne temu nagrałem odcinek dotyczący zakupów w lumpeksie, jak robić zakupy w lumpeksie oraz czy facet może ubrać się w second handzie. Link do tego odcinka dam Wam poniżej. Zapraszam do obejrzenia go. Ja tymczasem nie przedłużam i zapraszam Was na ten odcinek. Pokażę Wam, co udało mi się zdobyć podczas ostatniej wizyty. Pierwszy sklep to Biga w Krakowie na Wojki. Zobaczymy, czy uda mi się coś wyhaczyć. Chodźcie ze mną. Ja tak często chodzę w koszulach, że naprawdę dla mnie taka ilość koszul, która tu jest, to jest królestwo. Fajna marynarka w krat. Czasami udaje mi się znaleźć takie perełki, jeżeli chodzi o marynarki, że nawet nie pomyślelibyście, że jakie na sobie mam, że są one z lumpeksu. Patrzcie. Się na Oktoberfest. Przyszedł czas na mierzenie. Trochę się nazbierało. No i co? Coś Wam pokażę. A to, co ostatecznie wybrałem, to zobaczycie już w domu. Ale podczas mierzenia coś tam uszknę Wam rąbka tajemnicy.
Słuchajcie, ja już jestem po zakupach Biga. Oto i moje zdobycze. Niestety udało mi się dzisiaj tylko jeden sklep zahaczyć, bo było tyle rzeczy, że masę czasu tam poświęciłem na baraszkowanie. Baraszkowanie? No niech będzie baraszkowanie. No niestety czas mi nie pozwala na inne sklepy, ale w tej żółtej reklamówce mieszczą się naprawdę fajne perełki, które zaraz Wam pokażę. No i pokażę Wam, co z czym to mogę połączyć, jak się ubrać. A naprawdę są cymes. Udało mi się być tylko w jednym lumpeksie w ten weekend, bo wybrałem się w sobotę na szybkie zakupy. I był to jeden z moich ulubionych ciuchlandów w sieci Biga w Krakowie. Lubię te ciuchlandy, bo tam naprawdę są fajne rzeczy jakościowo i zawsze, kiedy się tam wybieram, wiem, że mogę znaleźć nawet porządne, nowe rzeczy. I słuchajcie, rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła i to, co mi się najbardziej spodobało, to te buty. Czarne loafersy. Nieużywane, nowe. Słuchajcie, super. Super fason, mój rozmiar, kompletnie niezniszczone, no tak jak mówię, są nieużywane i naprawdę jak tylko je zauważyłem, od razu je capnąłem. Więc z nich jestem mega zadowolony, ja lubię loafersy, zarówno jesienią do skarpetek, czy latem z krótkimi skarpetkami, na pewno sprawdzą się półeleganckich i nawet bardzo eleganckich stylizacjach. Także te loafersy to totalny sztosik i kosztowały jedyne 28 zł. Ok. Rzadko się zdarza, że podczas jednych zakupów jestem w stanie wyhaczyć dwie pary butów, a podczas tych zakupów tak było. No i udało mi się też wyhaczyć takie oversize'owe, że tak powiem, sztyblety. Wyglądają one tak, też są nieużywane. Tutaj nawet mają kolory Gucci na paskach z przodu oraz z tyłu, tych, które pomagają nam przy wkładaniu. I słuchajcie, naprawdę sztosik. Teraz takie buty właśnie oversize'owe, trochę jakby kaloszowate, że tak to ujmę, są modne. I prezentują się one naprawdę fajnie. Na jesień, jak znalazł. A one, uwaga, kosztowały 20 zł. Także też sztosik zakup. No i też nówka. Kompletnie nienoszone. Jeśli chodzi o jesień, ja na maksa lubię kolory jesienne typu właśnie musztardowy, ciemny zielony. Tego typu kojarzą się na pewno nie tylko mi, ale i Wam na bank z jesienią. No i słuchajcie, udało mi się wyhaczyć taki golf. On jest na lewą stronę, więc go odwrócę. Golf jest firmy River Island i też podczas zakupów dowiedziałem się, że właśnie w Bidze, w tych lumpeksach, teraz aktualnie jest kolekcja, która nazywa się RIP i to są właśnie rzeczy firmy River Island. Jak widzicie, on jest z metką, czy jest nieużywany. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że tu... O, tak, dokładnie. Jest metka. Cena 32 zł. Myślę, że jak na nowy sweter dobrej jakości, to naprawdę dobry zakup. Na jesień takie kolory to jest naprawdę fajna opcja. Ja bardzo lubię. Niestety... Chociaż nie, to jest 79% wiskozy i 21% poliester, także bez tragedii. Fajny materiał, przymierzałem, fajnie naprawdę się nosi i myślę, że dopełni niejedną moją jesienną stylizację i outfit. Nie lubię golfy jesienią. Jak już mowa o swetrach, wyczaiłem na manekinie przed sklepem, jak wchodziłem, też taki sweterek. On jest w kolorze kaki. Nie wiem, czy to będzie widać. On nie jest taki brązowy, tylko to jest ewidentnie kaki. No, generalnie ująłbym ten kolor jako sraczkowaty. I ta jego sraczkowatość mnie najbardziej ujęła. To jest mega fantastyczny kolor, który też jest w jesiennych odcieniach. Słuchajcie, też jest metka, proszę bardzo. Nie oszukuję. Pyk.
On kosztował 32 zł i też leży na mnie total fajnie, więc jak najbardziej. Patrzę też na skład. To samo, 77 wiskoza, reszta to poliester. Fajny, kompletnie nienoszony, nowiutki, zajebisty. Wspomniałem o tych kolorach jesiennych, więc mi bardzo kojarzą się właśnie takie ciemne, zielone kolory, butelkowe bym to ujął. I słuchajcie, udało mi się wyhaczyć też takie spodnie, w takim kolorze, oczywiście też z metką. Też River Island. Idealny rozmiar na mnie. Fajne, bo są regularne. Znaczy slimy, tak? Ale dla mnie regularne w sensie, że nogawka jest prosta, nie są bardzo rurkowate, nie zwęża się. Naprawdę bardzo fajne. I do tego udało mi się znaleźć jeszcze taką kamizelkę. Ona jest też w takim kolorze. Troszeczkę jest jaśniejszy odcień, ale fajnie, bo to nie chodzi o to, żeby one były w tym samym kolorze. Ona ma taki deseń na sobie. O, właśnie. I powiem wam, że te spodnie, ta kamizelka, te loafersy i to już robi robotę. Z kamizelki cenę gdzieś zgubiłem, posiałem, więc nie pamiętam, ile kosztowała. Ale naprawdę zrobiła, jak tylko zobaczyłem ten kolor, wiedziałem, że biorę, bo nawet do takiej jakiejś świątecznej stylizacji będzie to bardzo fajna, fajna opcja. No i co, spodnie i ta kamizelka, biała koszula, być może czerwona, ale to już tak bardzo świątecznie. W każdym razie na pewno coś z tego będzie. Słuchajcie, no to jest kilka rzeczy, które udało mi się wyhaczyć. Dwie pary butów podczas jednych zakupów, myślę, że to już jest naprawdę fajna opcja. Te loafersy, no ja będę je targał pewnie na wiosnę, na maksa dużo, bo ja lubię taki fason butów. No i co, no pokażę wam teraz, gdzieś tam w zajawce widzieliście wcześniej, co przymierzałem, ale pokażę wam zaraz, jak ja tutaj mógłbym sobie gdzieś tam to zestawić, pokażę wam mniej więcej, co do czego bym ubrał, jak. Także dzięki za ten odcinek, poczekajcie na końcu, zaraz zobaczycie, co ja z czym zestawiłem, jak to wygląda. No cóż, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku.